Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Lidia Majda, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy. I pani sekretarz gminy Monika Kilar-Błaszczyk. Starostą dzisiejszych drużynek jest pan Krzysztof Gmerek. Krzysztof Gmerek urodził się 18 października 1975 roku w Łęczycy. Z zawodu jest ślusarzem mechanikiem, jednakże całe jego życie wiąże się z rolnictwem. Jest właścicielem ponad 13-hektarowego gospodarstwa rolnego, które przejął po rodzicach. Ponadto dzierżawi ponad 10 hektarów ziemi. Zajmuje się głównie uprawą roślin korzeniowych, przede wszystkim marchwi, buraka czerwonego i pietruszki. Gospodarstwo jest zmechanizowane. Stara się każdego roku inwestować w nowe maszyny usprawniające pracę w rolnictwie. W ostatnich latach zakupił linę do mycia warzyw oraz maszynę do automatycznego pakowania warzyw, co w znacznym stopniu ułatwia przygotowanie towaru do sprzedaży. Jest rolnikiem z zamiłowania, ale przede wszystkim to szczęśliwy mąż i dumny tata. Ma trójkę dzieci, córkę Michalinkę, synka Wojtusia i maleńkiego 3-miesięcznego Szymonka. Starościną dzisiejszych dożynek jest pani Marzena Kowalczyk. Marzena Kowalczyk ma 36 lat. Mieszka w Wilczkowicach Górnych. Wychowuje dwóch synów, Kubę 10 lat i Bartka 4 lata. Razem z mężem prowadzą 24-hektarowe gospodarstwo rolne. Ponadto dzierżawią 4 hektary. Specjalizują się w hodowli bydła mlecznego i opasowego. Wieniec tradycyjny wykonany przez sołectwo Wilczkowice. Korona wykonana na szkielecie pałąkowym, zakończona krzyżem. Korona umieszczona na podstawie i wykonana z różnych kłosów z tegorocznych zbóż. Wieniec zdobiony jest kwiatami i owocami. Dąbie. Wieniec w kształcie Polski. Motyw przewodni. Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród. Symbolizuje on polską ziemię, sięgającą od Odry do Bali i walczyli nasi dziadkowie. Kolejny wieniec, chrząstówka. Motywem wieńca jest tyś jest chlebem żywym. Krzepocin drugi. Wieniec ma kształt kosza ułożony z kwiatów, ziół i kłosów zbóż. W jego środku znajdują się tegoroczne warzywa i owoce. Wieniec wykonany przez mieszkanki Krzepocina II. Dzierzbiętów mały. Wieniec w kształcie kopuły z krzyżem u góry, wypleciony ze zbóż i ziaren tegorocznych. Wieniec wyplatały mieszkanki Dzierzbiętowa Małego. Krystyna Woźniak, Marianna Wojciechowska, Bogumiła Borowicz i Daniela Orłowska. Topola szlachecka. Motyw wieńca to Bóg, honor, ojczyzna. Wieniec wykonany przez Olczak Marię, Tracz Bogusławę, Polit Joannę, Nawrocką Małgorzatę, Fornalczyk Halinę, Kubas Jolantę. I kolejny wieniec przed nami z Wichrowa. Kosz pełen plonów, który wykonały mieszkanki Wichrowa. Nowicka Apolonia, Krzepińska Anna i Monika Gabrysiak. Kosz niosą Anna Krzepińska i Monika Gabrysiak. Borki. Nazwa wieńca to dekalog. Wykonany został przez panią Grabarczyk Agnieszkę, Zaborowską Danutę, Łuczak Dorotę, Kaźmierczak Bożenę, Chwiałę Renatę. Wieniec został wykonany ze zbóż i ziaren z tegorocznych zbiorów. Lubień. Wieniec dożynkowy przedstawia kościół parafialny świętego Andrzeja.
wykonany został z ziarna i kłosów zbóż. Wieniec wykonały Ewa Jadczak, Urszula Sulima, Maria Granosik, Joanna Sulima, Ewa Domańska. Wieniec niosą Ewa Jadczak, Urszula Sulima, Maria Granosik, Elżbieta Fabrykowska i Ewa Domańska. Prądzek. Wieniec przedstawia motyw dziewczyny niosącej chleb. Wieniec wyplatały Krystyna Jóźwiak, Ewa Kazimierczak, Stanisława Stolarczyk, Józefa Zawalska i Natalia Kołodziejska. Krzepocin pierwszy. Wieniec przygotowały mieszkanki Krzepocina pierwszego. Wieniec niosą Andrzejczak Renata, Bugajczyk Marzena, Sobczyńska Aneta, Zasada Joanna. Motyw wieńca to ciężka praca na roli. A nazwa to żniwiarz wracający z pola z płodami rolnymi. Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łęczycy o wprowadzenie chorągwi. Dziękujemy Państwu w tej chwili za uwagę. Prosimy teraz o uczestnictwo we mszy świętej, którą odprawi ksiądz Łukasz Śliwiński, wikariusz parafii świętego Andrzeja w Łęczycy. Dziękujemy. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste w swoim złącz kościele. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Drodzy bracia i siostry, chcemy teraz w czasie tych dożynek gminnych, dziękując Bogu za dar tegorocznych plonów, złożyć najświętszą ofiarę, bo każda Eucharystia jest dziękczynieniem, a wiemy, że mamy za co Bogu dziękować. Dziś przeżywamy 21. niedzielę zwykłą w ciągu roku. Powoli kończy się czas wakacyjny, też dla wielu ten czas. Ale w imię Boże chcemy rozpocząć tę Eucharystię. Chcemy Bogu dziękować za dar tegorocznych plonów. Chcemy składać to dziękczynienie, bo mamy za co Panu Bogu dziękować. Te piękne wieńce wyrażają naszą wdzięczność Bogu i też nasze oddanie. Dlatego też i chociażby przedstawiające te namioty trud pracy na roli. Wśród nich znajduje się też i namiot, gdzie młodzież pragnie promować Światowe Dni Młodzieży, które już za rok w naszej ojczyźnie, gdzie też w sposób szczególny Bogu będziemy dziękować za dar świętego Jana Pawła II papieża. Będziemy dziękować za ten dar Światowych Dni Młodzieży. Wiemy, że też nie zawsze jesteśmy godni, by uczciwie też Bogu składać dziękczynienie. Wiemy też, że i nie zawsze popełniamy dobro, czynimy dobro. Dlatego teraz, trwając w tej Eucharystii, którą rozpoczynamy, chciejmy przeprosić Boga za nasze grzechy, nasze zaniedbania. Panie nasz Boże, Ty sprawiasz, że na ziemi rosną trawy, zioła i zboża na pożywienie i lekarstwo dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi obfitość wody i promieni słońca, aby wszystko, co się zieleni, rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbiorów. Prosimy Cię, pobłogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, wszystkie wieńce, młode pędy zbóż, trawy, zioła i kwiaty. Zachowaj je od suszy, gradu, powodzi i wszelkiej szkody, aby wzrastały, radowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt.
a gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawia Tobie Najświętsza Dziewica w niebo wzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu przez Chrystusa, Pana naszego. Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szanowni Państwo, w międzyczasie, jak starostowie będą kroić nasz chleb dożynkowy, starościna już polewa chleb miodem, zaraz będzie ten chleb rozdany wśród Państwa. Prosimy, żeby starosta dzielił równo chleb. Zapraszamy Pana Wójta. A my w międzyczasie wysłuchamy programu, który przygotował dla nas Pan Krzysztof Kowalski, już absolwent gimnazjum imienia Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej. I dalej będę zapraszała zaproszonych gości do przemówień. Dziękuję bardzo. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszego programu dożynkowego w wykonaniu Krzysia Kowalskiego. Ubrane kwiaty, piękne wyniosły na wszystkie cztery strony. Bądź pozdrowione, pole szerokie i ziarno witkie płujące, mocno zielone i złote lany, pieśnią chlebą. Wiosenny deszczu, bądź pozdrowiony, ze swą życiodajną wodą. Trawioną ziemię, polisz obficie, młodości dalisz urodą. Wiecznie co swoi, niski pokłony, uliżasz ład parujący. Jeszcze tą biedy, lecz łódki pył, te kosy zapylający. Yeah.
raju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Drodzy rolnicy, dostojni goście, szanowni Państwo. Witam wszystkich zebranych na dożynkach gminnych w Liczkowicach. Witam pana senatora Przemysława Błaszczyka. Witam panią Małgorzatę Gabrielczak, dyrektora łódzkiego oddziału Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Witam wójta Tomasza Pietrzaka, wójta gminy Grabów. Witam zastępcę wójta gminy Grabów, pana Krzysztofa Ogórka. Witam serdecznie radnych powiatowych, radnych gminnych na czele z panią przewodniczącą, z panem przewodniczącym Włodzimierzem Starzyńskim, paną przewodniczącą Jadwigą Floczak. Frączczak. Przepraszam państwa, trybę mam olbrzymią. Witam młodzieżową radę gminy. Witam wszystkich zaproszonych gości, mieszkańców gminy Łęczyca, księży dobrodziei. Przede wszystkim starostów panią Marzenę Kowalczyk i pana Krzysztofa Gmerka. Obchodzimy dziś święto plonów naszej ziemi. Jest to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W okazałych i misternie wykonanych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim znojna praca i codzienna troska mieszkańców wsi oraz ich głębokie przywiązanie do narodowej tradycji i do ziemi. Dożynki to najpiękniejsza nasza tradycja narodowa. Na przestrzeni wieków obrzędy dożynkowe zmieniały swój charakter, jednak tak dawniej jak i dziś dożynki są ważne dla wszystkich, bo przypominają, że to właśnie dzięki ciężkiej pracy rolnika codziennie trafia na stoły w naszych domach chleb. W tym miejscu chciałbym zwrócić się do tych, dzięki którym możemy dziś świętować. Drodzy rolnicy, wielu ludziom trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe, a praca rolnika jest wciąż podstawą egzystencji ludzkiej i nikt i nic tego nie przekreśla. Za dary waszych rąk, za owoce waszej pracy, jakże ciężkie i mozolne, składam wam słowa najwyższego uznania. Dożynki są przede wszystkim waszym świętem. Z waszego trudu korzystamy wszyscy. Jesteśmy wam winni wdzięczność i szacunek. Dziś mamy okazję to okazać, podziękować za wysiłek, zaangażowanie, jakie wkładacie, tworząc plon. Życzę wam, aby zawsze dobre czasy dla rolnictwa, abyście korzystali z nowych możliwości i szans. Życzę dużo zdrowia, pomyślności dla was wszystkich, dla waszych rodzin, dla waszych bliskich. Drodzy rolnicy, na koniec jeszcze raz dziękuję za bochen chleba z tegorocznych zbiorów, którym tak pięknie powitali nas starostowie dożynek. Dziękuję za wasz trud i pracę i życzę, aby ten dożynkowy bochen chleba stał się symbolem pomyślności wszystkich, bez wyjątku mieszkańców gminy Łęczyca. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy w bardzo konkretny sposób włączyli się w przygotowanie dzisiejszych dożynek. Lista nazwisk instytucji jest długa i będzie prezentowana podczas dzisiejszych uroczystości. Ja ze swojej strony dziękuję starostom, sponsorom, radnym, sołtysom, radom sołeckim, twórcom wieńców dożynkowych, naszym strażakom ochotnikom, którzy upiększali się nasze uroczystości dożynkowe. Specjalne słowa podziękowania kieruję na ręce księdza Łukasza Siedwińskiego i ojca Gwardiana, kurowanie mszy dziękczynnej. Bóg zapłać. Państwu życzę udanego świętowania, bawmy się i radujmy, korzystajmy ze wszystkich atrakcji dzisiejszego dnia. Swoje wystąpienie rozpocząłem od słów wybitnego Polaka, Cypriana Kamila Norwida. Pozwólcie państwo, że zakończę też cytatem najwybitniejszego Polaka naszych czasów, świętego Jana Pawła II. Oddaję hołd spracowanym ręką polskiego rolnika. Tym ręką, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobyły chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, starostowie dożynek, ojcze gwardianie, księże wikary, panie przewodniczący, zaproszeni goście, szanowni państwo, a przede wszystkim wy, rolnicy gminy Łęczyca. Dzisiejsze święto, święto rolników, dożynki, to święto dziękczynne. Dzisiaj dziękujemy Bogu, Matce Boskiej za te wszystkie zebrane plony, za to, co udało się nam w tym roku rolniczym, który się dożynkami kończy, zebrać z naszych pól.
Dzisiejszy dzień to także wielkie wydarzenie dla lokalnej społeczności tutaj w Wilczkowicach, bo wrócił cykl w gminie Dożynek w różnych miejscach, nie tylko jak do tej pory to było w Lubieniu, dlatego też duże wydarzenie dla społeczności Wilczkowic. Także moja wizyta tutaj związana z Dożynkami, z tymi podziękowaniami, które chciałbym się wpisać i też podziękować za ten codzienny trud, za tą codzienną pracę dla dobra Polaków, bo rolnik żywi i broni. I za to zawsze i wszędzie powinniśmy dziękować i doceniać rolnika i polską wieś, która często jest niedoceniona. Na początku mówiłem o dziękczynieniach i podziękowaniach podczas mszy świętej Bogu i Matce Bożej. Ważne to jest w szczególności w aspekcie tych ostatnich wydarzeń, jakie po części dotkły i gminę Łęczyca, ale i inne gminy naszego powiatu, huragany, grady. Dlatego to wsparcie jest nam na co dzień rolnikom potrzebne. Po części także patrząc na przyszłość, modliliśmy się dzisiaj o to, aby te wszystkie nieszczęścia nas omijały. Cały czas jesteśmy w okresie suszy, dlatego też myślę, że dzisiaj prosimy o to, żeby jeszcze wytrzymała pogoda, ale już od wieczoru i nocy i od jutrzejszego dnia, żeby przyszedł ten upragniony deszcz, bo przed nami siewy jesienne, jeszcze przed nami też i zbiory jesienne i nie zapowiada się to ciekawie. Dlatego życzę nam wszystkim Państwu, także jako rolnik sobie także, żeby jednak skończył się ten okres ciężki dla nas, okres suszy. Życzę dobrych siewów, dobrych wschodów i tego, abyśmy się spotkali w przyszłym roku może bardziej radośni, z lepszymi cenami płodów rolnych, bo też ta cena za dzień dzisiejszy nie jest satysfakcjonująca, mimo słabej jakości małych zbiorów, 60-65 zł za kwintal pszenicy, to myślę, że to jest sytuacja dalece niezadowalająca dla rolników. Wszystkiego najlepszego, drodzy rolnicy, zdrowia, szczęścia, pomyślności dla Was, dla Waszych rodzin. Wszystkiego, wszystkiego naj i staropolskiego szczęść Boże. Dziękuję. Właśnie chciałam się zapytać, czy ktoś z Państwa zaproszonych gości zechciałby zabrać głos? Zapraszam. Czcigodny księże proboszczu, panie wójcie, panie przewodniczący, państwo starostowie tegorocznych Dożynek, szanowni państwo. Ja bardzo serdecznie dziękuję w imieniu dyrekcji i pracowników Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratuszewicach za zaproszenie i bardzo się cieszę, że razem z Państwem mogę uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu w gminie Łęczyca. Szanowni Państwo, nie dalej jak w czwartek miałam okazję brać udział w sesji Rady Gminy Łęczyca. Poruszaliśmy bardzo trudny temat, temat suszy. Dobrze, że o tych tematach rozmawiamy, bo szanowni Państwo, nie sztuką jest rozmawiać o tematach lekkich i przyjemnych. Trzeba rozmawiać o tych tematach również trudnych. Ja powiem jako dyrekcja Łódzkiego Ośrodka, że nasi specjaliści służą Państwu pomocą właściwie przez cały rok. Ci z Państwa, którzy składali wnioski o płatności bezpośrednie obszarowe w maju, w czerwcu tego roku, wiedzą, jak trudne były te wnioski. Nasi specjaliści w biurze i terenowym, i tym gminnym przyjmowali rolników do końca tak, aby żaden rolnik nie pozostał bez obsługi. Jeszcze ze spraw króciutko merytorycznych. Widzę, panie wójcie, że w pana gminie jest sporo osób młodych. Ruszyło działanie tak zwany Młody Rolnik. Jeśli ktoś by był tematem zainteresowany, zapraszam do pani Małgosi Smeli bądź do pana Włodzimierza Lewandowskiego, kierownika biura, bądź do nas, do centrali, do Bratuszewic. Kiedy były prezentowane sylwetki starostów tegorocznych Dożynek, widzę, że są państwo właścicielami dużych i rozwojowych gospodarstw. Stąd też myślę, że jeszcze jesienią tego roku pojawi się działanie Modernizacja Gospodarstw Rolnych, gdzie jeszcze bardziej swoje gospodarstwa państwo będą mogli doposażyć i skorzystać z tego działania. Ale szanowni państwo, województwo łódzkie to średnia 7,5 hektara, czyli małe gospodarstwa.
I tutaj w nowym PROW-ie, nowe działanie, którego w dotychczasowym PROW-ie nie było, jest premia, czyli coś, co rolnik otrzyma, tak zwane działanie restrukturyzacja małych gospodarstw. Widzimy już teraz, że zainteresowanie tym działaniem jest bardzo duże. Czy ono ruszy jeszcze do końca tego roku, czy w przyszłym, trudno mi powiedzieć, ale jeżeli tylko takie działanie się pojawi, zachęcam Państwa do korzystania z tego działania z pomocy naszych specjalistów. Tak króciutko o sprawach merytorycznych, ale przecież dzisiaj tu w Wilczkowicach jest wielkie święto, panie wójcie, waszej gminy. Te piękne wieńce dożynkowe, które tutaj panie się tyle musiały natrudzić, każdy z nich jest inny, każdy oryginalny. Dziękujmy tym paniom, które włożyły tyle pracy, tyle zaangażowania, aby to święto nasze tutaj w gminie Łęczyca jeszcze bardziej udoskonalić. Szanowni Państwo, w województwie łódzkim w dniu dzisiejszym jest dosyć dużo wydarzeń, między innymi w powiecie wieluńskim święto wojewódzkie chrzanu, gdzie tam mój dyrektor naczelny pojechał. Podzieliliśmy się, ja jako mieszkaniec powiatu łęczyckiego, gminy Piątek, przyjechałam tutaj do swojego powiatu, żeby razem z Państwem brać udział w tej uroczystości, ale nasza jednostka, która bezpośrednio podlega pod zarząd województwa łódzkiego, mam prośbę od zarządu, od pana marszałka Witolda Stępnia, aby na pana, panie wójcie, ręce złożyć szacunek i podziękowanie dla rolników za tegoroczne zbiory. Już na koniec powiem tylko, że nasi specjaliści co roku prowadzą tak zwany monitoring prac żniwnych, usług prac polowych, ale też szacunkowe zbiory plonów. I chyba nie muszę nikogo przekonywać, że tegoroczne zbiory i cyfry to wyraźnie pokazują, są zdecydowanie niższe niż w latach ubiegłych. Panie wójcie, dla pana trudne zadanie. Ten chleb niech pan dzieli równo i sprawiedliwie, aby żadnemu mieszkańcowi tej gminy nie brakło przysłowiowego chleba. Szczęść Boże, bardzo dziękuję. Nadszedł czas na kolejny występ. Teraz wystąpi zespół folklorystyczny Marysie i Jaśki z Łęcyckiego. Opiekunem zespołu jest Rafał Hajdorowicz. Zespół folklorystyczny Marysie i Jaśki z Łęcyckiego został założony w 2001 roku przez emerytowaną dyrektor szkoły. Dzieci śpiewają oryginalne pieśni gwarą łęczycką. Występują w ludowych strojach łęczyckich. Na stołecek.
ze cygarce okowity i kiełbasy dobrze zbity. Zaśpiwony ojca Dunta, ze mamy dobrego wójta. Awionecek na kołecek, sundek piwa na stołecek, ze cygarce okowity i kiełbasy dobrze zbity. Zaśpiwamy ojca Dunta, że mamy dobrego wójta. Prosimy pana o kunia cuganta, niech nam pan pośle po muzykanta, bo żeśmy się tak napracowali, radzim bym sobie zatańcowali. Zapraszamy szanownych państwa na obejrzenie tańca. W Krakowiaczku wystąpią dzieci, uczniowie Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach z klas 1-4. Zapraszamy dzieciaszki, a później jeszcze wchodzą na scenę Jaśki i Maryśki z Łęcyckiego.
Panie wójcie, proszę się nie gniwać, bo my tu będziemy do dożynek śpiwać. Szedł pan do nas hasłem, że już czas na zmiany i my już te zmiany to zauważamy. I niech pan nie zważa narzucane kłody, by dogodzić wszystkim, to nikt nie da rady. A nasze radne i sołtysy też w zgodzie z wójtem rzuca, będzie mieć co jeść, będziemy dobrze żyć, będziemy mieć co jeść, bo zgoda buduje, gmina niesie wieść. Panią wicewójta aż złodzi ściągnięto, widać, że fachowiec nie tylko od święta. Prawa ręka wójta na robocie zna się, nie wszystkim dogodzi, ale o to chodzi. A nasze radne i sołtysy też w zgodzie z wójtem rzuca, będzie mieć co jeść, będzie dobrze żyć, będzie mieć co jeść, bo zgoda buduje, gmina niesie wieść. A pani Monika cywilnym księdzem była, znudziły ją śluby, to se odmieniła. Dziś pani sekretarz zarządza urzędem, dopatrzy wszystkiego, wyłapie fuszerkę. A nasze radne i sołtysy też w zgodzie z wójtem rzuca, będzie mieć co jeść, będziemy dobrze żyć, będziemy mieć co jeść, bo zgoda buduje, gmina niesie wieść. A pani dyrektor też niczego sobie, szkołę nam prowadzi, dobrze sobie radzi. Funduszy unijnych to w szkole od groma, grono pracowite, zyski znakomite. A nasze radne i sołtysy też złodzie swój ten rzuca, będzie mieć co jeść, będzie dobrze żyć, będzie mieć co jeść, bo zgoda buduje, gmina niesie wieść. A nasze strażoki to są dobre ludzie, pomogą w potrzebie, w mozole i w trudzie. Załatają dachy, wiatrołomy zetną, są chętne do tańca, no i do różańca. A nasze radne są wysypać, zgodzie z wójtem rzuca, będzie mieć co jeść, będzie dobrze żyć, będzie mieć co jeść, bo zgoda buduje, gmina niesie wieść. W programie dzisiejszym nie ma leśniczoków, czy się obraziły, oj szkoda chłopoków. By nam pośpiewały, by nam potańczyły, pilnują roboty i rodzą się ploty. A nasze radne i sołtysy też w zgodzie z wójtem rzuca, będziemy mieć co jeść, będziemy dobrze żyć, będziemy mieć co jeść, bo zgoda buduje, gmina niesie wieść. A te nasze goście witamy w Oswielce, wam przygotowali noże i widelce. Czekamy cierpliwie na waszą życzliwość i na waszą pomoc, bo roboty też moc. A nasze radne i sołtysy też w zgodzie z wójtem rzuca, będzie mieć co jeść, będziemy dobrze żyć, będziemy mieć co jeść, bo zgoda buduje, gmina niesie wieść. Bo my tu zadania to dla wójta mamy, sala gimnastyczna, a dla wsi solary, gazociągi na wsi też są bardzo ważne, no i oczyszczalnie poważne. A nasze radne i sołtysy też w zgodzie z wójtem rzuca, będziemy mieć co jeść, będziemy dobrze żyć, będziemy mieć co jeść, bo zgoda buduje, gmina niesie wieść. Kończymy już wreszcie to nasze śpiwanie, życzymy z róweczka dobrego słoneczka i co by wam zawdy, zawdy się darzyło. Myślimy nieskromnie, żeby było miło. A nasze radne i sołtysy też w zgodzie z wójtem rzuca, będzie mieć co jeść, będzie dobrze żyć, będzie mieć
co jest, bo zgoda buduje gmina, niesie wieść. Zaprosić Państwa do wysłuchania koncertu zespołu Pieroszki. Życzymy miłego odbioru. Z końcem dnia leczę się. Yeah.
chcemy iść, gdy poszłam na dno na minie. Kotwica trzyma mnie mocno do tego miejsca nad rzeką. Jestem masztem bez żagla i ciągle przed czymś uciekam. Wielkie bitwy mi się śnią. Chodźcie, czekamy na pierwszy pięty, naprawdę, czekamy na pierwszy pięty, koło są już pierwszy pięty, super. Kochani, witamy się gorąco i oficjalnie i lecimy. Mamy wolną kwiatę. Zapraszamy wszystkich. Piątek wieczór, weekend się zaczyna. Spoglądam na ulicę, już jest seksowna dziewczyna. Podbijam to nieśmiało, bo widzę, że jej mamo. Chodź ze mną, maleńka, rozrusza swoje ciało. A ona to mnie na to, co powie na to tato. Nie bój się, maleńka, przecież mamy lato. Tata się nie dowie, bo ja mu nic nie powiem. Na chatę wróci z rana, świeża jak śmietana. Kochani, zapraszamy wszystkie mieszkańcy pod scenę, chodźcie, bawcie się razem z nami. Rączki do góry! A ja mam wolną kwiatę, zapraszam małolatę. Nie powiem nic nikomu, że siedzi u mnie w domu. Rodzice wyjechali, kilka stóweczek mi dali. Obracam małolatę, bo mam dziś wolną kwiatę. Ja mam wolną, siedzi u mnie w domu. Rodzice wyjechali, kilka stóweczek mi dali. Obracam małolatę i biorę ją na klatę. O nie, Sylwek, zrób się hałas na Sylwka, głośnie, jeszcze głośno. Sylwek, sobą, zrób się hałas na Sylwka! Dobra, jest okej. Kochani, wszystkie rączki, razem z nami, wyżej rączki! Do góry, kochani, zaśpiewamy wszyscy razem, refren. Może ty powiesz mi, jak zachować ty, który szał nigdy nie miał końca. Przyjdzie los, zrobię coś, jestem tuż o krok. Daję znak, chwila jest gorąca. Jestem tu dla ciebie, jak to jest. Ty nie wiesz, masz już to, co chciałaś, wiesz co chcesz. Co chciałaś, wiesz co chcesz. Wszystkie dłonie, jeszcze wyżej Wilczowice, do góry i góry kieli znieść, baw się i na maksa żyj. Za ty ze mną tańczy pi. Góry kieli znieść, baw się i na maksa żyj. Hej, kochani Wilczkowicy, zrobimy taką próbę. Dajcie z prosty. Wyginam śmiało ciało. Do mnie to. Dla mnie to!
Imperii, kiełbasa polska, to jest klasa, słowiańskie narody. I woda od wody, piękny, twoje zdrowie każdy. Ci do wody już nam szumi w głowie. Polska, biwa, hej! Bo my kochamy, kochamy polskie dziewczyny. Uwielbiamy was, za rudę i blondyny. Kochamy, kochamy wszystkie polskie damy. Zabawa, dzień i noc, polskie panie, polska moc. Bo my kochamy, kochamy polskie dziewczyny. Uwielbiamy was, żadne rude i blondyny. Kochamy, kochamy wszystkie polskie damy. Zabawa, dzień i noc, polskie panie, polska moc. Kochamy, kochamy polskie dziewczyny. Uwielbiamy was, żadne rude i blondyny. Kochamy, kochamy wszystkie polskie damy. Zabawa, dzień i noc, polskie panie, polska moc. Głośno! Nie daj życiu się. Kto śpiewa za mnie? Głośno! I tak się doskonale znałem. Zabaw się, już nie będzie źle. Odesłuj mi żale i baw się. Kochani, wszystkie łapy wysoko! Do góry, 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 wyżej. I wyżej, i wyżej, i jeszcze wyżej, wyżej. Kiedy życie kurza cię, goście, kiedy wszystko jest dla mnie. O, nie daj życiu się, za to słodki złe. Daj do góry głowę, wszystko uda się. Hej, nie daj życiu się, za to słodki złe. Daj do góry głowę, wszystko uda się. Teraz my, głośno. Chodź, 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 chodź. Życzę się, chodź, palego. Olej smutny żale i bać się doskonale. Olej żale i bać się doskonale. Hey! Nie daj życiu się latać. Zabać się pozostały żale i bać się doskonale. Razem znamy się jutro. Będzie źle, nie bądź smutny żale i bać się doskonale. Super, dziękuję bardzo. Kiedy masz wszystkiego dość, dobrze, że jest obok ktoś. Ktoś, kto kocha cię na dobre i na złe. I będzie wciąż przy tobie, kiedy będzie źle. Hej, ktoś, kto kocha cię na dobre i na złe. I będzie wciąż przy tobie, kiedy będzie źle. Dobra, jeszcze raz. Wszyscy głośno. Nie daj życzy się. Głośno. Olej smutny żale. Pokaż, jak się śpiewa. Zabaw się, już nie będzie źle. Olej smutny żale. Nie baw się doskonale. Wielkie brawa. Nie daj życzy się sami. Zapisz się, olej smutny żale. Dalej, zabaw się, już nie będzie źle. Olej smutny żale i bać się doskonale. To jest to, co się będę, to się będę zapraszał pod scenę. To się będę, zapraszam pod scenę. Łapiesz, łapiesz z drugą, to ład. A złapiesz? Nie wiesz, nie? Nie wiem. Nie daj życzy się znały. Napisz się, olej smutny żale i bać się doskonale. Zanim zabaw się, już nie będzie źle. Olej smutki żale i bać się doskonale. Nie daj życzy się, zanim napisz się. Olej smutki żale i bać się doskonale. Cieszę się z twojej strony, że jest coraz bliżej. Nie ma coś wtedy, bliżej, bliżej, no bliżej. Wszystkie ręce w górę. Chodź ze mną, chodź. Nie mów się maleńka. Chodź ze mną, chodź. Piękna z was to kierka. Chodź ze mną, chodź. Chodź do mnie, kochanie. Chodź ze mną, chodź. Zaraz coś się stanie. Na disco i potem jeszcze będziemy blisko.
co? Wszystkie ręce w górę. Chodź ze mną, chodź. Nie bój się maleńka. Chodź ze mną, chodź. Piękna ta sukienka. Chodź ze mną, chodź. Chodź do mnie, kochanie. Chodź ze mną, chodź. Gorzą w głowie, czujesz się jak w niebie. Tak to ta dziewczyna. Dzisiaj kocha cię, a jutro zapomina. Ta dziewczyna jest szalona. Ona wie dokładnie czego chce. Lubi bawić się, to jest właśnie cała ona. Rozpoczyna swoją zbytną grę. Wykorzysta cię, ta dziewczyna jest szalona. Ona wie dokładnie czego chce. Lubi bawić się, to jest właśnie cała ona. Rozpoczyna swoją zbytną grę. Wykorzysta cię. Proszę bardzo, Piotreczka, Piotreczka, super! Krzywek, już masz zmiennika za tej ślamki. Yo-oh! Wszyscy! Yo-oh! Głośniej! Yo-oh! Jeszcze głośniej!